Każdego dnia spotykam na swojej drodze ludzi, którzy żyją na 1/10 swojego potencjału albo mniej. Ludzi, którzy są fantastyczni, którzy mają kapitalną osobowość, którzy są wrażliwi, którzy są piękni w środku i często piękni na zewnątrz, ale nie pozwalają sobie na takie życie dla siebie, na życie po swojemu. Żyją od 8 do 17, od 17 do 21, robią jakieś tam, odhaczają sprawy do załatwienia, czują, że w ich życiu nie jest tak, jakby chcieli, wiedzą o tym, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. Próbują, to nie jest tak, że nie próbują, jakoś tam próbują, coś tu przeczytają, tam coś ich zainspiruje, obejrzą jakiś film, coś ich tam ruszy, ale gdzieś tak naprawdę stoją w miejscu, bo nie wiedzą ani gdzie szukać swojego własnego kierunku, ani gdzie szukać swojego własnego życia, ani nie wiedzą tego, że tak naprawdę mogą sobie na to pozwolić, że mogą żyć po swojemu i nie wiedzą, jak to smakuje. Robią na nich wrażenie ludzie, którzy żyją na swoich warunkach, którzy żyją po swojemu, bo tacy ludzie robią na wszystkich wrażeniach wrażenie. Na tym polega charyzma, na tym, że ktoś jest autentyczny, ktoś jest naprawdę sobą. Moja historia zaczęła się wiele lat temu. Przez dzieciństwo przeszedłem dosyć surowo wychowywany i w dorosłe życie wchodziłem z takim poczuciem przetrąconej własnej wartości, przekonany, że do niczego się nie nadaje, nic mi nie wyjdzie, że dobre rzeczy w życiu są zarezerwowane dla jakichś mądrzejszych, silniejszych, lepszych, z takiej lepszej gliny. Jednocześnie takie moje zewnętrzne życie było pełne sukcesów od jakichś tam studenckich po zawodowe. Bardzo wcześnie, w młodym wieku, zaraz po studiach zostałem tłumaczem zawodowym. Bardzo szybko zrobiłem karierę w tym zawodzie. Pracowałem jako osobisty tłumacz George'a Busha, pani Thatcher, sekretarza generalnego NATO, mnóstwa liderów politycznych i biznesowych na całym świecie. Potem pracowałem w amerykańskich korporacjach i w dużych firmach jako wysoki menadżer, zarabiałem mnóstwo pieniędzy i dla każdego, kto patrzył na mnie z zewnątrz, byłem od wielu, wielu lat takim uosobieniem sukcesu. Piękne biuro, dobra bryka i te rzeczy. Jednocześnie w środku kompletnie do tego nie pasowałem i to niszczyło moje życie. Czułem, że coś jest nie tak, ale to jeszcze nie były czasy internetu, czasy literatury o rozwoju osobistym, nie było szkoleń motywacyjnych i tego typu rzeczy, więc szukałem trochę po omacku gdzieś tam w literaturze, radząc się mądrych ludzi i pomału zacząłem odkrywać, że da się swoje życie skierować na takie tory, na jakie się chce. Po pierwsze zacząłem odkrywać, że jest taki kierunek, który można przyjąć, który jest dla ciebie, akurat dla ciebie, najlepszy, który ci pasuje. I każdy z nas taki kierunek ma, tylko my nie wiemy o tym, że on jest. Albo jeśli o nim wiemy, to nie potrafimy dać sobie pozwolenia na to, żeby w tą stronę pójść, bo próbujemy cały czas zadowolić kogoś ważniejszego, kogoś silniejszego, kogoś mądrzejszego, kogoś, na kogo zdaniu nam zależy. W 2006 roku założyłem wspólnie z grupą przyjaciół i Brianem Tracy, Brian Tracy International Polska. Już wtedy wiedziałem, że rozwój osobisty to jest bardzo ważna część mojego życia. Dzisiaj uważam, że najważniejsza. Przez wiele lat byłem w Brian Tracy Polska członkiem zarządu, potem wiceprezesem, prezesem. Byłem też trenerem rozwoju osobistego, coachem, prowadziłem indywidualne coachingi i własne warsztaty równowagi życiowej, zarządzania czasem czy odkrywania talentów. Do dzisiaj zresztą te warsztaty prowadzę. W miarę upływu czasu, kiedy moje życie zaczęło płynąć tak, jak chciałem i coraz bardziej miałem poczucie, że żyję na własnych warunkach, żyję po swojemu, czułem się coraz lepiej ze sobą i z moim życiem, zaczęło się porządkować też moje życie na zewnątrz, moje życie osobiste, moje życie zawodowe. Wszystko zaczęło iść we właściwą stronę. Ale efektem ubocznym tego było to, że odkryłem, że nie jestem w stanie przejść obojętnie obok człowieka, który jest tam, gdzie ja byłem jakiś czas temu. Nie jestem w stanie obojętnie patrzeć, jak ktoś się męczy, żyjąc na 1/10 swojego potencjału, tak jak powiedziałem, chociaż mógłby sięgnąć po swoje życie i ma fantastyczny potencjał, ale nie wie o tym. Albo jeśli o tym wie, to nie wierzy w to do końca. Albo jeśli nawet w to wierzy, to uważa, że mu się to nie uda. Albo mu tego nie wolno. I dlatego postanowiłem coraz większą część swojego życia, największą, jaką będę w stanie, poświęcać doradzaniu takim ludziom, poświęcać szukaniu wskazówek dla ludzi, którzy chcą swoje życie wziąć we własne ręce. Dlatego założyłem swojego bloga mogewszystko.pl, dlatego prowadzę warsztaty, dlatego robię wystąpienia motywacyjne. Wszystko to dlatego, że nie jestem w stanie obojętnie przejść
obok człowieka, który potrzebuje czasem tylko jednej myśli, żeby zmienić całe swoje życie. Życie na własnych warunkach nieprawdopodobnie smakuje. Jest w zasięgu Twojej ręki.